Cześć wam wszystkim, z tej strony Naker, gram tutaj w Diablo 2 Lord of Destruction. 113 odcinek, jeden gracz, Conqueror of Sigon, poziom 78, Barbarzyńca Piekło. Jesteśmy w akcie czwartym. Miasto te potępionych nas interesuje najbardziej. Wchodzimy tutaj na te całe zewnętrzne stepy. Cyrki sobie tutaj poprzerzucamy. Muszę sobie krzyknąć, jakieś potworki może zaraz sobie weźmiemy i ogarniemy. Ciekawy jestem, co tutaj mi wzięło i wylosowałem skoczków. I rycerze zagłady, da? Na dzień dobry. Tutaj ostro będę brał, no i wariował tą całą trąbą powietrzną. Jakieś mikserki demand by się też pasowało wrócić może do miasta. Rycerz zagłady, nieumarły wojownik, niewrażliwość na... Zatem na ogień teraz ten ma tutaj na błyskawice. Dużo tarcza, złoto i kafar mi też wypadło, co to jest za tarcza. Tu, Cyberba. Obrona 28, szans na blok 52%. Wow. Niemożliwe! Kurde, w mieście byłem, te rzeczy mogłem sobie posprzedawać. Jestem przeciążony. Skoczę na chwilę sobie do tego miasta. Tą sytuację trzeba ogarnąć, jakieś miksturki do many też potrzebuję i w ogóle. Czego ci potrzeba? Handlu i naprawy. Żebym teraz nie płakał, kurnata, że ten. Ja zabiłem zamiast myk w tym momencie, no i mnie interesuje. To bym sobie tutaj wpakował, nie? Czego ci trzeba? Czegoś mi trzeba, jak tutaj do ciebie zaglądam, nie? Rzeczy pozostałe sobie wpakujemy do naszej skrzyneczki. To damy tu, to damy tutaj. Ten kamyczek na razie nie jest potrzebny, jakby co to sobie... Po niego kiedyś wrócimy. To damy tutaj, to damy tutaj, to damy tutaj. Miksturki do życia mi się przydadzą. Projektowa miksturka jedna, duża też niech będzie. Idziemy zatem znowu na te zewnętrzne stepy, tak? Forteca Pandemonium. Kafara podnosić nie będziemy. Złoto. Pułapka. Myślałem, że uda mi się uciec przez tę pułapkę, ale nie. No i na nim by mi się ta drwina przydała. Tarcza drugopoziomowa. Mamy uwięzione dusze. Żygaczy mi tutaj wzięło i wylosowało tym podejściu gry. Wcześniej co miałem? Pokuszenie wampirów, demon, wyjątkowa szybkość, spalanie many, zaklęty ogień, niewrażliwość na truciznę. Dobrze, sobie wziąłem córki do many. Ta bestia ma spalanie many. To mu się życie odnawia. Czasem by mi się przydał. Tylko on tam bierze i poluje na jakieś inne bestie. Ja mam nadzieję, że uda mi się tutaj samemu ubić tą bestię, tego przeciwnika. Kurde, to ci mi strasznie coś spadło. No kurczę, wszyscy mnie wzięli, obeszli ze wszystkich stron. Zostawiając tam samego Kasima też, to
nie był zbyt inteligentny sposób. Chodź, Kasim, idziemy do tyłu. Weź, zaatakuj jednego z przeciwników. Byśmy go we dwójkę brali i nawalali. Nie zmieniaj cel ataku, jak możesz. Jakie to są brzydkie istoty. Wypisałem ich tylko do życia. Nie no, rygorystycznie się wszyscy kupy trzymają. No i kurde, nic tutaj nie weźmie mi, nie wymodzimy na nich. Doma, no bo do życia mamy jakieś miksturki. Kasim gdzieś zginął. Kasim, gdzie ty jesteś, chłopie? No, pojawił mi się. Fortece pandemonium. Idziemy znowu na te bestie. Kasim, gdzie jesteś? Potrzebny mi jesteś w ogóle. Idzie jakiś pojedynczy okaz na nas. Demon sługa, nie wrażliwość na truciznę. Koroneta. Dwie dziureczki. Dosyć ciekawy przedmiotik na poziom 39. Aż kurna chata. Wymaga poziomu 39. Pojedynczo. Okay. Albo na bossa będziemy atakować. Ukąszenie wymiotów, jaka głupia nazwa. Demon, wyjątkowa szybkość, spalanie many. Zaklęty ogień, wrażliwość na truciznę. No ostro tutaj tego przeciwnika bierzemy, atakujemy. I tak sobie bierze i odnawia to życie w miarę szybko. Wyjątkowa siła. Dziwne, no bo nie ma kurczę kamień skóry, no ale naprawdę musieliśmy tutaj długo atakować. Się z nim długo brać i bawić. Pokrzyczymy sobie. Nie no, oni też mają to spalanie, mamy kurna tam. Bym sobie chciał potańczyć moim zamiaszczym sposobem, umiejętnością, jaką jest trąba powietrzna. Nie gonimy go. Żygacz. Mamy, mamy odnowioną, to możemy wziąć i powariować troszeczkę. No i jest po koleściu zamiaszczu. Kolejny skoczek. Wpisałem miksturkę do many jedną. Zamiaszczą pałka. Prymitywna tarcza.
Mapkę sobie odpalimy, żeby widzieć mniej więcej, co tutaj się dzieje. Tam jakiś skoczek zaatakował mojego przyjaciela. Idzie za nim, czy nie? Co się wstydzi? Kolejną grupkę przeciwników mamy, dosyć ciekawych. Jakiegoś bossa, nie zobaczyłem, co tam ma przy sobie. Życie mi spada, no ale jeszcze mamy go. Płomień stali, nie umarły, widmowe uderzenie, wyjątkowa szybkość, zakręte błyskawice, niewrażliwość na ogień, niewrażliwość na błyskawicę. No i obstawę miał koło siebie. Rycerz zagłady, nie umarły sługa, niewrażliwość na ogień. Zostawiam mi tylko do życia, do many jedną. No jak przeciwnicy tak będą grupkami ustawieni, to możemy się z nimi bawić. Sama przyjemność jest walka z nimi. Chwilę czasu i po bólu, da? Nie ma nic ciekawego. Tej mikserki do manty, mogę sobie wziąć i też popić. Jest, po tym przeciwniku wypiję sobie miksturkę do życia, do many w sumie też mogę sobie wypić miksturkę. Kolejne żygacze, kurde, kolejny bosik. No i też rycerze zagłady nas lecą, kurna chata, takie małe, fajne grupki były przeciwników, pojedyncze, teraz wszyscy nam się wią, chcą i... przytulić nas, chodź tutaj bardziej do światła. Najemnik do światła, do światła. Kurczę, strasznie tutaj biorą i atakują, trzeba na nich strasznie brać uważać. Może się do manu sobie troszkę wezmę i wypiję. Natomiast jeszcze przekleństwo ma, jaćki, jaki fajny bosik. Po prostu go uwielbiać nie chcę. Nie wiem, czy zaraz weźmie i rozwala, ale teraz nie wiem, co radzi kombinować. Wypiję sobie miksturkę do many. Nie uniosę już nic więcej. Nie, ja sobie to muszę wyłączyć. To jest w ogóle tragedia dla mnie. To przekleństwo w tym momencie. Panowie, ratunku. Czego ci trzeba? Pomoc. Nie, no, uwielbiam barbarzyńca, to ci też sprzedam. Tą miksturkę sobie kupię, tą miksturkę sobie też kupię. Jest zajmiasz, to się nie boi niczego, kurde, ja nie mam włączonego przekleństwa nad głową. Pojedynczo poproszę, to wszystkich tutaj ładnie weźmiemy i obsłużymy. Jest i żygacz. Jeden przydupas. Demon pożera zwłoki i nimi pluje. Niewrażliwość na truciznę ma. Zaraz też skoczymy na twojego przyjaciela, bossa tego, który nam tutaj tak dupkę wziął, no i... zawracał. Taki mieczyk zajmiaszczy. Dobrej jakości. O, jest tutaj. Przeżynacz mgły. Demon, odporność na magię, spalenie many. Przekleństwo. Wrażliwość właśnie takie fizyczne. Czy many na mnie spali, to możemy sobie wziąć i... poczekać, aż na mnie zarzuci przekleństwo. Przekleństwo nad głową. No to co, wracamy się do miasta, czy kurna ta nie? Przede wszystkim trzeba mi sobie tutaj wziąć miksturki do życia, wypić, pozbierać, krzyknąć sobie. No i lecimy. Z przekleństwem nad głową, powoli, powoli, mam nadzieję, że źle nie będzie, że wszystko się tutaj nie weźmie i nie zniszczy.
tnące pazury. Cyrka do życia. A, mam też bossa, kurczę, szpon burzy. Nie umarł, wyjątkowa siła, odporność na magię, zaklęty ogień. Mogę sobie poszerzyć jakieś zwłoki, żeby później nimi wziąć i splunąć. Łata. Mikturkę do wzmocnienia, do man, do wzmocnienia i coś jeszcze. No działa, jest ta bestia, nie? Za to nie chcę brać i ganiać. Ej, ty sobie życie odnawiasz, tak? Nie no, zaplecze chciałbym mieć dobrze wyrobione. Mikstrzykę do manu sobie wypijemy. Idziemy do przodu. Jest przejście na kolejną lokację z Zajumiaszczu. Zewnętrzne stępy. Równina rozpaczy. Co tutaj na nas czeka? Idziemy na prawo czy na lewo? Powiedzcie w mnie. Idziemy tutaj na prawo. Rycerze zakłady mamy. Do tyłu troszeczkę się wycofamy. No kurczę, miałem przecież włączony ten. Więc sobie miksykę do życia. Jedną miksykę do życia sobie możemy tutaj podnieść. Kurczę, mam dosyć dużo mikturek, co zajmasz? Nie chcę się tutaj nie wiadomo jak brać i... Nie, no mamy tych przeciwników. Napełnienia. Jak ja ich nie lubię. Nie lubię ich. Nie lubię tych młodych, więc ta matka najbardziej interesuje. Bestia trzewi. No chodź do nas, na nas i w ogóle. Wiostwór napluje tymi małymi bez przerwy, więc może nam tutaj narobić tyle tych małych kurdupli, że coś. A im się te życie tutaj bierze i odnawia. Wiem, że jedna z runek miała taką właściwość, że jak włożymy ją do jakiegoś mieczyka, to czegoś to nie pozwala. Nie pozwala leczyć się przeciwnikom. Robak diabła. Jak to kurczę atakuje ostro. Ja cię kręcę. To chwila mam gdzieś za sobą po moim życiu. Nie umarły, teleportacja, zaklęta aura. Przekleństwo jeszcze ma. Niewrażliwość na błyskawice. Odporność na zimno minus jeden. Jeszcze mi przeklął. Ja na hita jestem. Ja cię kręcę, ale jasne. Pozdrawiam cię. Bez trzymanki, moi przyjaciele, bez trzymanki jedziemy. Ty się też naprawić, kurna, tam mój mieczyk też. Witaj. Ma dosyć ciekawą tutaj sytuację. Tak, w kącik pójdziesz z bestią i mam nadzieję, że ja i najemnik tu cię tutaj, kurczę, weźmiemy i... ogarniemy. Ja cię kręcę. Sytuacja była naprawdę cudowna. Mamy talizman, sobie go teraz wezmę i zidentyfikuję plus 3 do życia. Wrócimy się do miasta, kurde, no nie wiem. Nie wiem, czy by mi się tutaj... Na pewno by mi się opłaciło do miasta wrócić, moi przyjaciele. Jestem z Zajumiaszczu, chapicie. Mamy te tutaj miksturki. Zostawi płonąca dusza. Chciałem użyć sobie trąby powietrznej, od razu mi kurczę manę całą wzięła i wypiła. To jedną koncentracją się tutaj z nią pobawię. Portalu. Nie chcę się zbytnio tam brać i
pakować na środek mapy, nie wiadomo co tam nas czeka. Chciałem najpierw zająć tymi pojedynczymi przeciwnikami. Jest miasto, przy lewej stronie się trzymamy kroczek po kroczku, mamy kolejnego pana zagłady do rozwalenia. Kroczek po kroczku, moi przyjaciele. Do tyłu, chodź do tyłu. Rycerz zagłady. I jeden duszek. Dwóch rycerzów zagłady mamy, jakby co. Ona się skończyła. Wiesz, mi tylko życia. Wykonać z gadziej skóry buty. Ruina rozpaczy. Tego kolesia trzeba jak najszybciej rozwalić. Ja cię kręcę, to co z nim za... Nie masz to zabawa. Do many. Dobrze, że ja i najmniej kogoś bijemy, zaraz go weźmiemy, rozwalimy. Jestem tylko do życia, do many co my też. Zostały mi tylko te małe kurdupy do rozwalenia. Złoto mi zostawiają, to spoko. Czekajcie, w waszym ekwipunku mamy jeszcze jakieś miksturki. To jest sytuacja ciekawa. Olejowa miksturka i zwój portal do miasta. Tutaj poszukujemy Izuala i przejść na kolejną lokację. Chodźcie. Jestem miksturkę do życia. Zaraz mam nadzieję, że mi się też miksturkę do many odnowi. Szafir mi wypadł bez skazy. Taki fajny kamyczek. Duszki, chodź do tyłu, za mnie nie chcę bardziej. Kasy mi zginął. Ja z wami nie chcę bradzi walczyć ze wszystkimi naraz. No chodźcie tutaj do kuczy, no bo nie widzę. Czy wy macie taki duży zasięg? Chyba to drugie. Bossa mają, kurna, jak on mnie tutaj napiernicza, przekleństwo mi zarzucił od razu na dzień dobry. Jak mnie ostro gonią, kurna, ta przeciwnicy. Jeszcze jedną miksturkę do ciebie sobie wypijemy. Daj mi grzyjesz tu? Płonąca dusza. Nie umarł sługa. Miej wrażliwość na błyskawicę. Ja cię kręcę. Dlatego mi się Diablo 2 podoba. Szczególnie kurczę barbarzyńcom. Da się tą grę przejść, ale tutaj trzeba tak kombinować i uważać. Studiować każde podejście i... No, miejsca jest w tej... W kufrze. Dużo jest różnych przeciwników. Daj mi córkę do życia. No, umarły sługa. Ale w sumie tutaj nie wiem, kogo ja tutaj biję, kogo nie. I
Dawaj, kurczę, mój przyjacielu Kasimie, chociaż jednego weźmiemy i rozwalimy. Pisuję kolejną miksturkę do życia. Jeszcze jedna miksturka do życia. Płonąca dusza. Numery sługa. Zatem kilka do życia mi została, da? Jeszcze mam jedną w tym wekwi, jakby co? Sobie ją pakujemy do paska. Miksturkę do many. Zajmiaszczo. Dwie miksturki do życia. Mam też fioletowe miksturki, jakby co? No ale ich szczerze mówiąc, no, nie chcę używać w takich sytuacjach nieciekawych. Chodź tutaj, duszku. Jest chwilę ciszy i spokoju. A zatem wybierzemy się znowu do tego bonsans. Do tyłu, Kasim, do tyłu. Tu też nas atakuje jakiś duszek kolejny. Duszku, chodź do tyłu, nie bądź taki. Chodź tutaj za kulisy, wyślemy cię do tego. Nie no, strasznie mi to życie spada i kurczę, lecą za mną te duszki. To jest w sumie sytuacja sympatyczna. Czyli tam tylko życia sobie wypiję, no. Natomiast teraz się będę musiał wrócić po kolejne. Jojojoj, wracam się do miasta, czy idziemy na kolejnego ducha? No to jest jakieś takie no, niezrozumiałe z mojej strony. Raz one za nami gonią, ale goń mnie. A raz stoi w miejscu i się nie chce ruszyć. Tutaj by mi się właśnie ta drwina przydała. Płonąca dusza. Kolejna miksturka do many. Wtedy, kiedy miksturki do many nie są mi potrzebne, to mi wypadają. Do życia nie mam żadnej miksturki. Kolejny duch, mam też bossa. Dotyk czerni. Nieumarły, wyjątkowa szybkość, przekleństwo, wyjątkowa siła, niewrażliwość na błyskawicę. Przeatakowaliśmy tutaj tego całego bossa dosyć szybko, my tutaj życie. Spada mi też. Dobra, dało się to ogarnąć. Czego ci trzeba? Miksturek do życia. No i daj buziaka jeszcze na szczęście i będzie zamiast. Barbarzyńcowi się taki buziak na pewno przydam. No weź to, kurczę, ubi. Mitrhilowy szpikulec. Mitrylowy. Mitrhilowy. Nie wiem, jak to wymówić nawet. Płonąca dusza, nieumarły sługa, niewrażliwość na błyskawicę. Jest chwilę ciszy i spokoj, nareszcie. Na, jak długo? Nie pluj tymi małymi kurdupelami, proszę cię. Jedźcie za mną ten duszek do samego końca, mam nadzieję, mapy. Miksturka do many. Bestia czerwi. Kolejny duszek, chodź tutaj za mną, duszku. Duszku, chodzisz tu za mną, czy nie? Leć, leć, leć. Miksturka do many kolejna.
sobie coś tylko mana, nie poczekam, aż mi się troszeczkę weźmie i na pełni mana. Do życia. Drzewiostwór. Nienawidzę tego przeciwnika. Kolejna mi tylko do mamy poszła. Udało mi się go rozwalić, zamiaszczo. Złoto. Okej, wjedzie na duszę. Jak tam z miksturkami? Mamy też izuala. Zamiaszczo, cieszę się, że mam izuala, ale te izuali, duchy na mnie lecą. Już ma bossa przy sobie, kurna, izualu. Albo ty, albo boss. Nie. Nie pakuj się na środek mapy. Fajnie idzie nas tylko izual. Uda nam się go odciągnąć od reszty przeciwników, tak? Ratuj się! No to co ty? Myślisz, że co ja robię? Tyraelu, to musi być naprawdę wspaniała. Pozdrawiam cię. Nagroda, jak ja mam się wziąć z tej bestią, kurna, ta bradzi bawić, ty. To ci sprzedam. Kurczę, zwoje mi się skończyły do identyfikacji. A i książkę sprzedam ostatnio. Lecimy na niego, najemniku. Mam nadzieję, że sobie nam się to uda. I Zwalter nie pisze, co on ma. Ale ma zapięte zimno zawsze. Alu, kurna, ta. Się cieszę, że ty mnie atakujesz, ale ja bym chciał wziąć i cię atakować z mojej najlepszej umiejętności, jaką posiadam. Zbieg kolejną miksturkę do many. No tak cię w sumie też wezmę i zarąbię. Trochę dłużej to potrwa. Krucze Rohatyna, spisa. Jestem przeciążony. Duży to jest nas siły. Tyle? Kurczę, cienki jesteś. Tyrael był głupcem, że mi zaufał. Widzisz, to właśnie ja powiedziałem Diablo i jego braciom o kamieniach dusz. I o tym, jak je splugawić. To ja pomogłem Mrocznej Trójce powrócić do waszego świata. Planu, który tak dawno rozpoczęliśmy, nie może powstrzymać żaden śmiertelnik. Piekło jest tuż i niedługo rozleje się po waszym świecie niczym wielka fala krwi i koszmaru. Ciebie i cały twój gatunek czeka zguba! No tu mamy przewalone! Ale dobra, zamiaszczo, że mi się udało cię rozwalić. Ty. Nie uniosę już nic więcej! Barbarzyńca, chcesz coś powiedzieć? Nawet upadłe anioły zasługują na wolność. Te, jesteś za dobry. Wracamy się zatem do Tyraela. Już czasu leci w ogóle. Bierzemy od niego punkciki, nagrody i tak dalej. Za nasze zajmiesz się zadanko. Dzięki ci za ułożenie do spoczynku okaleczonej duszy Izuala. Niech chroni cię światło, a moce niebios niech rozświetlają ci drogę. Jeśli jednak to, co mówisz, jest prawdą, to obawiam się, że przez cały czas robiono z nas głupców. Izual pomógł Diablo i jego braciom sprawić, by nie wiedząc, czym to grozi, użył przeciw nim kamieni dusz. A teraz moce kamieni zostały wypaczone.
Dysponując ich połączoną mocą, Mroczna Trójca będzie mogła obrócić świat śmiertelników w przyczółek piekła. No to przewalone mamy. I w ogóle, nie? Moi drodzy przyjaciele, coś jeszcze powiesz nam Tyraelu? Chyba nie. Koniec? Szkoda. Dostaliśmy tutaj dwa punkciki dodatkowe. To kurnata. Bym sobie to wpakował w ten, w trąbę powietrzną. A nie, okrzyki będą mi potrzebne. Kurna, szkoda mi tych punkcików okrzyk, bo ja w drwinę myślałem, że bez tego się obejdzie, no ale... Jednak się nie obejdzie, tak? Zwołanie bitewne. Kaleczy ogłusza wszystkich pobliskich wrogów. Wymaga poziomu 30. Pierwszy poziom obrażenia 23 na 35. Oszałamia wszystkich pobliskich wrogów i kaleczy. Nie wiem, czy to będzie potrzebne do czegokolwiek, no? Tym drwina, tak? Rozwciecza potwora i zmusza go do ucieczki. Nie, do ciągłego atakowania. To jest zajmiaszczy prze. Zajmiaszcza umiejętność. Poziom umiejętności drugi, obrażenia przeciwnika minus 7. Atak celu minus 7, koszt many 3 punkciki, tak? Drewina. Czyli też obrażenia mu się zmniejszają, no i atak celu. Okrzyk bojowy. Straszny okrzyk, który zmniejsza skuteczność wrogów i ilość zadawanych przez nich obrażeń. Umiejętność poziomu 2. Czas trwania 14 sekund, obrona minus 25, obrażenia minus 26. Koszt many 5. To będę musiał sobie jakoś tutaj je wziąć i utentegować, tak? F1, F2, F3, F4. Okrzyk bojowy, drwina, F5 i F6. Jakby to będziemy brać straszyć przeciwników. 37 minut nagrywania, tak więc będę kończył swój odcinek. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, piszcie jakieś komentarze. Hejka, no i papa, moi drodzy przyjaciele.